cześć Wam. Chciałabym Wam powiedzieć coś bardzo, bardzo, bardzo ważnego. Że każdy z Was, nie, że każdy z nas, bo ja też, każdy z nas jest świetny. Jest najlepszą wersją samego siebie. Że nawet jak zrobimy coś nie tak, nawet jak nam coś nie wyjdzie, nawet jak paplamy głupoty, nawet jak zrobimy głupotę, to i tak jesteśmy świetni. Naprawdę. I pora spojrzeć na siebie łaskawym okiem. Każdy popełnia błędy. Ja to będę ciągle powtarzała. Każdy popełnia błędy. Nikt nie jest nieomylny. Grunt wyciągnąć wnioski z tego wszystkiego. Ale pamiętajcie, jesteśmy wszyscy fantastyczni, fenomenalni. Idealni w swej nieidealności. I chciałabym coś jeszcze powiedzieć. Trzymam kciuki za wszystkich. Jestem z wszystkimi. Bo ja też zaliczam się do tych osób, którzy tęsknią całym sercem za kimś bardzo, bardzo mocno, kogo nie mogą zobaczyć, kogo nie mogą przytulić, z kim nie mogą porozmawiać, a dla kogo ta osoba jest tak bardzo, bardzo, bardzo ważna. Ale nie traćmy nadziei, żyjmy wiarą, że wszystko się ułoży, że pójdzie wszystko w odpowiednim kierunku, że będzie tak, jak być powinno dla naszego dobra. Że jak jesteśmy teraz w jakiejś sytuacji, to jest to tylko sytuacja przejściowa. Że uda nam się wszystko pokonać i wszystkiego dokonać. Nie jesteśmy sami, jest z nami. Bóg, Wszechświat, kto jak tam zwał, kto jak lubi. Każdy ma kogoś, na kogo może liczyć. I teraz Wam coś powiem. Przecudnego, przefajnego. Mam grupę z moimi przyjaciółkami. I piszę im o tym ostatnio. I płaczę, że jest mi bardzo źle, ponieważ jest ktoś tak bardzo ważny w moim życiu. Są to cudowni ludzie. Ale tak mi się ułożyło moje życie, na ten moment oczywiście, że nie mogę zbliżyć się do tych osób. A tak strasznie, strasznie tęsknię. I Martusia do mnie napisała. Aniusia, jesteśmy w tym razem. I damy razem radę. I to jest fajne. I ja Wam teraz też mówię, tak jak do mnie powiedziała Marta. Jesteśmy w tym razem. I razem damy radę. Jednoczę się z każdym, kto ma teraz trudne chwile, trudny okres. Różne są sytuacje w naszym życiu. Głowa do góry, ja to też ciągle powtarzam. Głowa do góry, kobitki, cyc do przodu, poprawić koronę. Jak możecie, to poprawcie komuś. Chłopaki, wszystko jest do ogarnięcia. Kwestia czasu, chęci, wstrzymania się od niepotrzebnych, negatywnych, nakręcających nas myśli. Jesteśmy super, jesteśmy świetni, wychodzi nam w życiu wszystko, tak, jak potrafimy to robić najlepiej. Ja jestem z każdym. Z każdym. Z każdym. Komu wychodzi, komu nie wychodzi. Kto się stara, kto mówi, ja pierdolę, znowu zrobiłam źle. No i co? Za następnym razem może Ci wyjdzie. Może za 10 razem Ci wyjdzie. A może za 15 się powstrzymasz. A może za 20. Damy radę. Ściskam Was. Całuję. Tulę. Tulę te Wasze wszystkie ciemne zakamarki, które tam się kręcą, kręcą, kręcą. Tule te moje cudowne istoty, za którymi tak strasznie mocno tęsknię. Ja nie chcę za dużo o tym gadać, bo ja zaraz będę ryczeć, bo ja taką mam naturę, że zaraz beczę. Więc nie będę tutaj za dużo się rozgadywała, dobrze? Ale pozdrawiam wszystkich. Sylwia, napisałaś do mnie. Jeee! Lubię Sylwię. Sylwia jest czederska. Buziaki. Jesteśmy super. Pamiętajcie zawsze, zawsze. O, Sylwia znowu. Czy Sylwia jesteś czaderska? Buziaki.